Jesteśmy w Zoo Safari. Przyjechaliśmy oglądać zwierzaki. O, to zawsze lubiłam. To są alpaki. Te alpaki zostały pozbawione sierści. Kto ci to zrobił? O, jak zakręte. Ale słodziaki jesteście. Oni mają tu trawę tak zadbaną, nie wydeptaną, nie? Widać, że dbają o to wszystko. Jest czyściutko. Jest? Żyrafa? Na pewno? Gdzie ona jest? Ja jej nie widzę. Tam! Ale wysoka żyrafa! Tu sama jesteś? Nie ma więcej żyraf. Co robią kangury? Skaczą? O kurczę! Wow? Nie chcą skakać. Odpoczywają sobie, tak? Ponad 15 tu jest stali przyjemnie. Cała rodzina, pokoleniowo. O, ruszył się. O, idę. Nie no, cały dzień, żeby tak leżeć. Spełnił się w roli tatusia. No i poszukiwany jest za nadmierne wyjadanie szprota i śledzi w ilościach nawet 8 kg dziennie. Także sporo. To przede wszystkim okazja, aby zaobserwować zdrowie. Tak, w tym przypadku nic się złego z nimi nie dzieje. Teraz zobaczymy, jak w ogóle trzymają piłkę. Zwróćmy uwagę u Dawida. Liluś, co tu jest? Tygrysy? Gdzie są te tygrysy? Tam? Leżą na łóżku swoim. Tu Róża jest podekscytowana wszystkimi tymi zwierzątkami, tylko jest wow i wow cały czas. Powiem wam trochę o wadach tego zoo i to chyba każdego zoo. Takie chodzenie w kółko, żeby gdzieś dojść, trzeba, o tutaj idziemy jedną alejką, teraz się wracamy, żeby iść równoległą, o tutaj jest taka równoległa, oj to nie wiem, ale to jest taka równoległa alejka, będziemy zaraz tam chodzić, więc to nie jest fajne. Druga niefajna rzecz, to tutaj macie, o, to są te kostki takie i powiem od razu, że jeśli ktoś chce tutaj przyjść z wózkiem takim a la parasolka, no to zdecydowanie nie polecam, bo to jednak trzeba mieć tutaj taki porządny wózek. Wózek tak jak my mamy taką spacerówkę, żeby mieć naprawdę dobre koła, bo tu zobaczcie, nawet jest piasek, tak? O, a wcześniej byliśmy tam, a teraz jesteśmy tutaj. Ale blisko te wielbłądy są nas, naprawdę. No, a ktoś się uśmiechnie tu, czy nie?
przewidywaliśmy. Róża miała już troszeczkę dosyć chodzenia, więc dlatego wzięliśmy spacerówkę, żeby się nikt nie dziwił, dlaczego dla takiego małego dziecka jest spacerówka. No to właśnie dlatego, żebyśmy mogli tutaj zmienić jedno dziecko, zamienić z drugim. Mamy też na wszelki wypadek takie nosidełko, więc można by było też nosić Jaśminę w nosidełku. A tu się znajdujemy w świecie wodnym. Tutaj, o, zaraz przejdziemy, tutaj jest cały taki kompleks wodny i zobaczymy, podobno są tutaj też rowery wodne. Płynęli! To jest podróżniczka numer jeden, uśmiechnięta całą drogę. No tak, jestem uśmiechnięta całą drogę. Hej! Iluś! Atrakcji typu zoo. Jest tutaj coś takiego jak figlarnia. Jakie wielkie! Będziemy jechać, Ciuchcio? Nie. Nie? Nie jedziemy, Ciuchcio? Ja nie jadę. Zobaczcie, co się stało z Różą. Ukołysana. To co, kończymy nasz wypad do zoo. Fajnie było? Tak. Tak? Przyjedziemy tutaj kiedyś jeszcze? Tak. A co ci się najbardziej podobało? Żyrafy. Żyrafy. Pozdrawiamy, polecamy. Zo w Borysowie. Pa, pa. Pa,